Dobry wieczór Państwu, witamy w Ekonomii Raport. Dziś porozmawiamy o nowych możliwościach, o możliwościach przyciągnięcia ogromnej ilości kapitału z Chin w sprawie budowy centralnego portu komunikacyjnego, ale również o skomplikowanej materii przekrętów finansowych. Zobaczmy, co przygotowaliśmy w programie. Wizyta premier Szydło w Chinach to szansa na przyciągnięcie inwestycji w czasie wygaszania środków z Unii Europejskiej. Niestety kolejny skok bankrutem. Dlaczego syndyk Skok Wołomin domaga się od ludzi pieniędzy? A w studiu witam pana Piotra Araka z Polityki Insight. Dzień dobry. Panie Piotrze, jak pan myśli, czy premier Szydło uda się przyciągnąć chiński kapitał do Polski? Wspomnijmy, że chodzi o budowę centralnego portu lotniczego i inne inwestycje infrastrukturalne. No to jest bardzo trudne pytanie, bo na razie tego kapitału chińskiego do Polski nie udało się tak bardzo przyciągnąć. Pamiętajmy o tym, że wyprzedzają nas w naszym regionie Węgry oraz Rumunia, jeżeli chodzi o liczbę tego kapitału, który jest przyciągnięty, tych inwestycji zagranicznych z Chin, w tym Rumunia dwukrotnie, a na Węgrzech te FDI-e chińskie są warte nawet 1% PKB węgierskiego, więc jest jeden kraj, który jest szczególnie daleko na tej liście, czy blisko na liście inwestycyjnej chińskiej. Ja kibicuję pani premier, żeby to się udało, bo do tej pory nie udało się przełamać tego elementu traktowania całego naszego regionu, czyli 16 państw, z którymi współpracują Chińczycy, całej Europy Środkowej i Wschodniej, jako istotnego gracza też dla inwestycji. Cała Europa Wschodnia to jest tylko 8% inwestycji chińskich w Europie, więc na razie nadal inwestują więcej w krajach Europy Zachodniej i tam prowadzą projekty i są też dopuszczani do prowadzenia istotniejszych projektów. Może niekoniecznie budowlanych, bo to była duża zmiana, gdyby tak się wydarzyło i żeby gdyby w Polsce tak duży projekt realizowała firma chińska. Natomiast ja mówię, kibicuję, cieszę się, że premier Polski jedzie na 6 dni aż do tego kraju po to, żeby przyciągać inwestorów. No, XXI wiek będzie należał do gospodarki chińskiej, więc jest ważne, byśmy my także byli przy stole dyskusyjnym o tym, gdzie oni chcą swoje pieniądze lokować, bo to są te nowe pieniądze z nowej gospodarki, które są także potrzebne naszemu regionowi. Ale rząd dobrze się przygotował do tej wizyty. Został powołany pełnomocnik rządu do spraw centralnego portu komunikacyjnego. Bo już nie chodzi tylko o lotnisko za 30 miliardów złotych. Chodzi również o wybudowanie szybkich kolei spod Łodzi do wszystkich miast głównych, czyli do Poznania, Wrocławia, Katowic i Gdańska. Przypomnijmy też, że został pogłębiony port w Gdańsku, który dzięki temu jest w stanie przyjmować dwukrotnie większe statki niż w Hamburgu i Rostocku. Według analityków to doprowadzi do stałego trendu spadkowego, jeśli chodzi o porty w Hamburgu i wzrostu portu w Gdańsku. Chińczycy budują nowy jedwabny szlak, który nazywają One Road, One Belt. Jeden szlak, jedna droga. No i w naturalny sposób przyszła ta faza, że oni spotykają się dzisiaj z przywódcami 30 krajów. Nasza pani premier spotkała się już z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Również w tym momencie jest też po spotkaniu z Li Keqiangiem, czyli z najważniejszymi osobami w Chinach. No tak, no przypomnijmy, że prezydent Chin jeszcze w zeszłym roku był w naszym kraju, więc jest tak, że my staramy się zacieśnić dyplomatyczne te więzi z Chinami, natomiast nadal nie udało nam się ściągnąć pieniędzy. I to jest jeden z podstawowych problemów, który mamy. No też trzeba pamiętać o tym, że najpewniej w interesie naszych sąsiadów i całej innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie jest w interesie, by to akurat u nas były szczególnie duże inwestycje prowadzone chińskie. Ma pan na myśli Niemcy? Mam na myśli i Niemcy, mam na myśli także Węgry, a także inne kraje bałkańskie, na których Chińczycy odgrywają po prostu istotniejszą rolę, bo przez to, że one są małe, to łatwiej się steruje i podejmuje pewne decyzje, które są korzystniejsze dla tamtejszej gospodarki. Mówię, obecność Chin
w Polsce jest nadal mała. W porównaniu do skali naszej gospodarki, wielkości inwestycji prowadzonych, wielkości projektów infrastrukturalnych, wielkości produkcji, to jest nadal mało. My na razie nadal jesteśmy konsumentem dóbr chińskich, istotnym importerem produktów. Tak? Pamiętajmy, że na przykład Huawei jest tak naprawdę już trzecią największą firmą produkującą urządzenia mobilne, tak? Po Samsungu, jeszcze walcząc z LG na innych rynkach, ale w Polsce już jest tak naprawdę drugim największym dobrem konsumpcyjnym, jeżeli chodzi o dobra mobilne. Więc przydałoby się, by te produkty jadące tym pociągiem z Chin do Łodzi, która Łódź może być tym punktem przeładunkowym także do portu, i także do portu, bo na razie dobra chińskie, jeżeli przypływają frachtem, co to trwa od 6 do 8 tygodni, to raczej lądują w Hamburgu albo w Holandii. Kilkanaście dni. A pociąg jedzie kilkanaście dni, tylko problem jest taki, że Chiny też są dużym krajem, jest tylko jeden, ten pociąg zatrzymuje się, jest tylko jedna stacja odjazdowa i nie jest we wszystkich, nie wszystkie fabryki i nie wszystkie produkty da się zapakować do tego jednego pociągu, więc potrzebny jest jeszcze nadal fracht. Albo rozbudowa tej kolei w Chinach i stworzenie większej liczby połączeń na te jedne tory, które jadą do naszego kraju. Więc to są duże pytania. Ja wierzę, że Chinom będzie zależało, żeby inwestować w naszym regionie. Ja nie wiem, na ile podmiotowo traktują i istotnie traktują nasz kraj, bo jak mówię, jesteśmy trochę za duzi, żeby łatwo się podporządkować pewnym modelom zarządczym, które są zupełnie inne niż w przypadku, nie wiem, takiego podejmowania decyzji jak w Polsce. A z drugiej strony, no my nadal jesteśmy istotnym graczem, tak jak pan dobrze wspomniał, jeżeli chodzi o współpracę z gospodarczą z Niemcami, którym też pewnie nie byłoby w smak, gdyby inwestycje były realizowane przez inne podmioty. Nie w smak. Przypomnijmy, że jest taka analiza Stratforu, amerykańskiego think tanku, który twierdzi, że teraz Chiny wchodzą w kolejną fazę rozwoju przemysłowego, czyli będą dobra, które produkują, tak jak pan wspomniał, telefony komórkowe. Ale to nie chodzi tylko o telefony komórkowe, tylko bardziej skomplikowane produkty. No i teraz pytanie, czy przy podstawieniu jedwabnego szlaku do Europy, czy to drogą kolejową, morską, czy lotniczą, jak wtedy to wszystko wpłynie na gospodarkę Niemiec? No i Stratford twierdzi, że gospodarka Niemiec ucierpi najbardziej z wszystkich krajów w Unii Europejskiej. Powracając do przeszłości, wspomniał pan, że praktycznie nie mamy chińskich inwestycji, ale co tu się dziwić po historii z firmą Kowek, czy powiedzmy sobie szczerze, rząd Platformy Obywatelskiej prowadził politykę proniemiecką bardziej niż ma to miejsce w wypadku rządu premier Beaty Szydło. Pojawia się zatem pytanie, czy styl, w jaki inwestują Chińczycy, czyli fakt, że 50% usług bądź produktów musi pochodzić z Chin przy ich finansowaniu inwestycji, jest inny w stosunku do stylu Unii Europejskiej, gdy dostajemy pieniądze na budowę autostrad, to i tak je wykonują niemieckie firmy, więc czy widzi pan jakieś podobieństwo w tym, w tych dwóch stylach? Czy można znaleźć coś takiego? Nie no, ten efekt tego, że wykonują firmy zagraniczne albo duże podmioty, które są obecne w Polsce, a mają wykupione inne firmy, czy też, nie wiem, betonownie, cementownie w naszym kraju, które dostarczają usługi potrzebne do wybudowania, jest efektem pośrednim, który wynika jakby ze struktury własności. Natomiast w przypadku Chin to raczej jest kwestia tego, na jakich warunkach oni chcą prowadzić biznes. A w innych krajach, czyli it's my way or the highway, czyli albo jest po mojemu, albo wynocha. I to jest trochę trudniejsze, dlatego też ta mała elastyczność, o tym trzeba pamiętać. Chińczycy są bardzo mało elastyczni, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. Oni raczej wolą robić rzeczy po swojemu i trudno jest tutaj dostosować się do na przykład wymogów inwestycyjnych w jakimś u innego partnera, który może na poziomie europejskim jest relatywnie duży jak Polska, ale jeżeli chodzi o to siłę przetargową, może być słabszy w porównaniu z innymi krajami, które mają większą gospodarkę. I też... Tutaj postawimy kropkę, schodzimy na reklamę i zaraz powrócimy do państwa z kolejną częścią tej rozmowy.